Tak w piątkowy wieczór publiczność reagowała na scenie Teatru Norwida podczas premiery spektaklu Seks dla opornych. Prawie dwugodzinne przedstawienie było emocjonalnym rollercoasterem po torach życia ludzi będących w związku. Siłą napędową tej podróży był Jacek Grondowy, który w ramach sceny inicjatyw aktorskich do pracy nad tekstem Michelle Rimmel zaprosił do współpracy reżysera Henryka Adamka oraz aktorkę Magdalenę Dąbrowską. Mam go nazywać Cezar? Ludzie się bawili, wzruszyli, uśmiechnęli. No to chyba osiągnęliśmy to, co nam chodziło. Myślę, że na sukces tu się składa wiele czynników, to naprawdę ja trafiłem na taką sztukę, Henryk pomógł, koleżanka Magda mi pomogła zrealizować tę sztukę, zagrać, no a widownia wypełniła swoimi reakcjami, za co bardzo dziękuję, no i mam nadzieję, no i jeszcze pracownicy teatru bardzo pomogli w konstruowaniu scenografii, no i w ogóle zorganizowania tego spektaklu, za co bardzo serdecznie wszystkim naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję. To poproszę butelkę czegoś naprawdę. Super. A jeszcze jedno, proszę przynieść na tacy kwiat. Było fantastycznie. Jest już jak zawsze fantastycznie. Pojawiam się zawsze, kiedy gra Jacek Grondowy. Dobra obsada gwarantuje świetną zabawę. Małżeństwo wymaga porozumiewania się. Małżeństwo powinno być azylem. Wymaga jakiegoś kontaktowania się. Nie, nie, ja nie mogę, nie. Jednym słowem, dobrze się dzieje. Tak. Jesteśmy po kolejnej premierze. Seks sam w sobie już na pewno przyciągnął, słowo seks już przyciągnęło, ale tu przede wszystkim chyba świetny temat, świetne aktorstwo, jak zresztą zauważyliśmy, świetna kompozycja tego przedstawienia, za którą odpowiadał Henryk Adamek, oprawa muzyczna Rafała Smolenia, no i nasi wspaniali aktorzy. Magdalena Dąbrowska, Jacek Grondowy, duet, który pokazał naprawdę kawał życia małżeńskiego. Pan mi podpowie, jakie imię? No co pan tak opiera głowę na ramieniu tej dziewczyny? No niech pan powie jakieś imię. Dobra. Bardzo refleksyjne, mówiące wiele o życiu, czy wspólnym życiu. Magdalena Dąbrowska jeleniogórskiej publiczności zaprezentowała się po raz pierwszy i jak się wydaje, od razu zaskarbiła jej sympatię. No bardzo się cieszę, ponieważ nie tylko, że to sympatyczna, zdolna i tak dalej, pracowita dziewczyna, ale fajnie nam się też pracowało. Nie, to ty nic nie rozumiesz. To ty nic nie rozumiesz, jesteś mężczyzną. Dla ciebie to jest coś zupełnie innego. Starzejesz się, ale stajesz się coraz bardziej atrakcyjny, mądrzejszy. Ja się tylko starzeję. Myślę, że poradziła sobie rewelacyjnie. Nic zadać, nic ująć. Genialna. I ja nie chcę tak dalej żyć. Ale jesteśmy małżeństwem, a to chyba jest jakaś wartość, tak? Owszem. Jesteśmy małżeństwem. Jak wielu innych ludzi. W pewnym sensie to jest to debiut powtórny, bo ja stanęłam na scenie po dłuższej, już nie będę wnikać jakiej przerwie. I dlatego też to przedstawienie jest dla mnie szczególne właśnie z tego względu. Jak aktorka wspomina współpracę z Henrykiem Adamkiem i Jackiem Grondowym? To oczywiście wielka pomoc była dla mnie. Pan reżyser jest reżyserem bardzo, bardzo otwartym. Był osobą, która absolutnie nigdy mnie nie zamykała. Ja początkowo byłam pełna obaw co do tego, jak sobie poradzę po tylu latach, ale okazało się szybko, że między innymi też dzięki
dzięki atmosferze, jaką reżyser stwarzał na próbach, udało się w to jakoś wejść. No i plus dobry duch Jacka i jego oczywiście ogromne doświadczenie. Także to było takie wspierające z ich strony. Na pewno należy się cieszyć, że jest to kolejne przedstawienie wystawiane na scenie Teatru Norwida, kiedy widownia wypełniona jest do ostatniego miejsca. Kolejna premiera już w kwietniu.